Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, a to Abi. Jeszcze wśród żywych. Nie, przypomniałem sobie, odpalając filmiki z ludzi grających właśnie i rozgrywających tą niesławną już scenę z początku gry. No i faktycznie troszeczkę odżyła moja chęć posłania Abi do piachu. Troszeczkę. Może nawet bardzo. Kurde, zabiła Joela do cholery. No. Dobra, ale póki co szukamy świetlików. Czyli w sumie wracamy do punktu wyjścia. Nie, czekaj. Znalazłeś coś? O? Co to? Podłoga? A nie, są ślady po przesuwaniu, no. Nie w tą stronę. Raczej przesuwaj to w drugą. No więc Abi idzie z dobrej strony. No i co, serio? Znajdziemy tam coś? Ej, coś jest. Tylko raczej nie jest to baza świetlików. Raczej nie ma wyjścia z drugiej strony. Halo? Oś, halo? A może jedno... O, to się lepiej nada. Są szachy, fotele, dobra. Bardziej szukamy notatek. To rzuci więcej światła. Nikogo nie było. Dobra, musimy się wystrzelać. Niestety, muszę się z tobą zgodzić. No, ale... Niezła miejscówka, tak nawiasem. Właśnie, no, miałem właśnie to powiedzieć. Trochę tu się dzieli. To jest prysznic, tak? Mhm. Brawo, uczysz się z jakieś elementy współczesnego świata, a nie ze starej epoki, są ci już znane. Spoko. Ej, to jest w dalszym ciągu podłączone i chyba działa. Co to jest? Panele słoneczne. No, czy koncept paneli słonecznych jest tobie znany? Bo póki co ogarniasz prysznic. Takie coś, jak jest tam. No ale to akurat nie wiem, czy się przyda. Chyba nie, w sumie. Dobra, coś jeszcze do podniesienia. Coś jeszcze, aby będzie mogła zrobić użytek. Na zarażonych, bo na pewno nie na Eli. Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi... Widzisz znak wywoławczy? Znak? Taki krótki ciąg cyfr i liter. Jebać to. Mówi Abi z Santa Barbara. Czy ktoś mnie słyszy? Czekam na znak. Jest tam ktokolwiek? A to co? Częstotliwości. O, są cztery do sprawdzenia. Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi Abi z Santa Barbara. Jest tam kto? No, czyli czy cztery główne siedziby. Nie wiem. No, jest to jakiś trop. Czy ktoś mnie słyszy? Halo? No, pierwszy odpada. Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi Abi z Santa Barbara. Halo? Halo? No, drugi też nie. Zostają jeszcze dwa. Czy ten kanał jest w użyciu? Halo? Mówi Abi z Santa Barbara. Czy ktoś mnie słyszy? Jeśli ktoś tam jest, niech się odezwie. Czekam na znak. Gorzej na innych kanałach się podzywali. Hej, Abi. Doskonale cię słyszymy. Skąd dokładnie nadajesz? Z Konstanz 2425. Znaleźliśmy tę bazę, ale jest pusta. Szukamy świetlików. Jestem jedną z nich. Z której jednostki? Służyłam na posterunku w Salt Lake. Kto go prowadził? O, czyli dopytują. Doktor Jerry Anderson. Mój tata.
No, typowo, no. Ściągnęliśmy wszystkich z posterunków i sprowadziliśmy ich do bazy. Ilu was tam jest? Jakieś 200 osób. I dochodzą kolejni. O, on miał rację. Będzie was więcej. Gdzie was szukać? Na wyspie Catalina. Pod dużym budynkiem z kopułą w Avalon. Będziemy tam. Okej. Do zobaczenia. Bez odbioru. Czekamy na was. Powodzenia, Abis Santa Barbara. Bez odbioru. No, jest cel. Chodź, wracajmy. Jest nadzieja. Co teraz to? Czy również tą iskierkę nadziei przerwie Eli? Miałaś rację. Co takiego? Dlaczego zawsze każesz mi się powtarzać? Bo mnie to bawi. I rzadko się zdarza. Że przyznajesz Abi rację? W sumie trochę się nie dziwię, ale... Nie no, faktycznie wydaje, aby trochę się zmieniła. No dużo straciła, no musiała jakoś się dostosować do nowej sytuacji. Gdzie straciła praktycznie wszystkich bliskich. Że się straciła... Oczywiście w cudzysłowie, tylko ojca. Tą najważniejszą figurę w swoim życiu, ale tylko jedną. A później polecieli wszyscy jej znajomi. No i prawdopodobnie ktoś, kogo dać żyła większym uczuciem niż tylko po prostu lubię. Ale chyba jeszcze... Nie no, liczy, że coś tu znajdziesz jeszcze? Nie wydaje mi się, ale dobra, popatrzmy, gdzie on pójdzie. No, dobra, daleko nie poszedł. Lecimy za nim. Aha, nie rusz. Dobra, no już. Nie, to nie. Dobra, spoko. Luz, nie musisz. I tak musimy się udać dosyć daleko. Dobra, gdzie to najszybsze wyjście? Wiemy, gdzie iść, teraz tylko wy zostać się do przodu. No, ale jak masz jakiś pomysł, to dawaj śmiało. Abi może właśnie ten, starym zwyczajem. Tak samo jak Abi, nie Abi. Może na główkę? Jest pusto. Ech, nie na nogi. Dobra, w szopie coś? Kurde, szopy rzadko skrywały jakieś tam przydatne rzeczy. To zazwyczaj pozostawały zamknięte. Nie, ale dobra, nie żebym narzekał, ale ta scena chwilę temu już mnie nastawiła bardziej na koniec przygody, a tutaj, no faktycznie to by można było rozciągnąć o drugą przygodę Abi. O podróż z Lewem do... Gdzie tak właściwie? Duża kopuła pod Avalonem? Powiadasz, że tędy, tak? Z powrotem? Oj, to nie jest Eli. No, Lew, dalej. No, powinieneś pomóc dawno temu. No właśnie. O, solidny strzał. No, w takim momencie w sumie... Ej, ale... Gang motocyklowy? Dobrze podejrzewałem. Ten koleś wygląda typowo jak Harleyowiec. Chodź. Chodź, pokaż to. Gotowy? Czekaj, co robisz? Czekaj! Żeś kurwa! Będzie dobrze. Bierz młodego. No, tak właściwie młodą. Ale raczej na niech spodnie nie będzie zaglądał. Zostaw go, kurwa! O, w dupę. Ale się ogłowiliśmy, co? W jakim sensie? Ja serio, w jakim sensie? Kanibale? Handlarze żywym towarem? Nie, bo bardziej patrzyli na ludzi w kwestii obłowiliśmy się. Okej, okay, czyli Ej dotarła do łodzi. Z bronią w pogotowiu.
Widziałem, co miała na plecach. Gdzie poszłaś dalej? Raczej nie zostawiła tropu. Konstans 242. A jednak. Abi, do cholery, takich rzeczy się nie zostawia. Czyli co? Może ją uratujesz jeszcze? To byłby ładny twist na koniec. A jeszcze większy uratujesz, a później zabijesz. Czyli właśnie, czyli co, popłynęli łodzią Owena jednak. Cenne informacje, za które oddałam ryby, okazały się kłamstwem. Mimo, że wciąż i wciąż trafiamy na ślepe uliczki, coś mi mówi, że świetliki są gdzieś w Santa Barbara. Dokładnie nie wiem, jaką sarkastyczną uwagę bym teraz usłyszała, więc od razu mówię, zamknij się. Muszę zbadać kolejny trop na przedmieściach. Trzymaj za nas kciuki. Wieczorem usiedliśmy z Lewem przy ognisku, patrzyłam na falę i myślałam o tobie. Opowiedziałam mu twój głupi żart o babci na deskorolce. Śmiał się tak bardzo, że ubabrał się jedzeniem. Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby był taki szczęśliwy, tęsknię za tobą. Spodobałoby ci się tu. W okolicy nie ma miast, czasami tylko widać karawany jadące wzdłuż brzeża. Mawiają, że Santa Barbara jest nawiedzona. Taki trójkąt bermudzki. A ja uważam, że tu jest pięknie. Niedawno widziałam fokę, miała centki. Czy to ta słynna karma? No, się zawsze z myśli o łanie. Tak podejrzewałem, jednak to chyba było coś więcej niż... I like you. Jak daleko jest Konstans? 24-25? No chyba właśnie patrzysz na właściwą drogę. Chyba jak wyposażenie Eli pełne. I łuk, i wybuchowe strzały. Ej, dobra, chyba najwyższy moment, żeby zacząć ich używać. Nie, co na to, żeby posiać totalną rozpierduchę na sam koniec. Po prostu się wystrzelać ze wszystkiego, co dobre. Nie, to akurat to, co mamy, to mamy. Właśnie, a propos, 15. Dobra, coś mogę skręcić. Mołotowy. Zajmowałbym jednego. Gdzieś bankowe jest ulepszenie, które powoduje, że będę tworzył dwa naraz. A może nie? O czym mówisz? O tej ścieżce wspinaczkowej tutaj? No to już trochę gorzej, nie? Bez Joela, który się podsadzi, Diny. Przez jego Tomiego, obojętnie, raczej tam nie wejdziesz, ale... Może uda się tu przeskoczyć? O właśnie. Spokojnie, to nie jest tak daleko. Zresztą widzę, że naprawdę Eli skacze lepiej od Abi. Za sprawą mniejszej masy. Tam w górę? Czy tam? Nie, tam raczej nie. Podejrzewam ten szlak. O, błąd. Nie, myślałem, że nie przeskoczy. Trochę długo jej to zajęło. Ej, idzie sturlać to na dół? Moment. Mamy nożyk, no ale teraz dochodzi do niego jeszcze deseczka, dobra? Jacyś zarażeni może? W sumie Abi całkiem niedawno tędy przychodziła pewnikiem. Więc powinno być wyczyszczone wszystko, ale... Pewności nie ma. Tu nic nie ma? Dobra. No zobaczymy. Może od razu harlejowcy. No to jazda. Tak typowo, od razu. No nie, no dobra. Ej, nie wiem, że nie doskoczysz. O, no to mamy problem, Houston. Coś tu muszę podstawić w takim razie. Skoro Ej jest zbyt dużym kurduplem, albo nie potrafi zbyt wysoko skakać. No bo sorry, no ale... To się wydaje wręcz oczywiste. I zarazem wydaje się to jedyna droga. No dobra, skoro nie tędy... No jak to nie tędy, no przecież... Wchodzę, patrzę, co my tu mamy. Deseczka, a może by tak? Nie, a może? Też nie, ale z drugiej strony... Jakby przejść... O, nawet chyba nie trzeba będzie tutaj, ale... Coś tu nie leży przypadkiem? Jakaś zagubiona karta, jedna z ostatnich, być może. Nie, bo serio, to nie ma pewności, że to będzie ostatni materiał z The Last of Us Part 2. Dobra. Nie ma pewności. Może to jeszcze 16 godzin rozgrywki przed nami. Recenzje, które gdzieś tam wcześniej czytałem, wspominały o 32 godzinach. Ja już to przekroczyłem, ale no, idę swoim tempem. Sprawdzam wszystkie zakamarki, zbieram surowce. Mesa Bluff. Jestem tu, a Santa Barbara leży gdzieś
tam. Okej, dobra, kierunek znamy, ale... To się odnośnie mojego tempa. Ej, oj! Zarażeni? Trzy ludzie. Dobra, zarażeni. Jak się z nimi uporamy? Może najpierw... To może niech podejdzie. Z łaski swojej. I zobaczymy co dalej. No, tam jeszcze jakiś ruch w krzakach widzę. Ale przypominam, Eli ma z powrotem swój nożyk. Samo jak i my, więc... O, kilka rzeczy też słyszę. Raczej się nie powinno obrócić tak nagle. Dobra, tak jest. Nożyk. Nie żadne tam ostrza, jak Abi. Miała na szkole wojskowej, która miała totalna głupota nie posiadać noża ze sobą. Tylko bawić się co chwilę w jakieś jednorazówki, ostrza. Dobra, jeden zwykły zarażony podejrzewam. I jeden klikacz. Przynajmniej są za posłuchu, ale właśnie, o. No, ewidentnie chyba, ale... No właśnie, mamy broń Joela w rękach. Można by z niej wypalić. Młotek. Ej, no to z tobą, to może tą deseczkę jednak. Długi strzały, śrubki. Ej, coś jeszcze będzie mu lepsze. Zbieramy zapasy. Ej, ej. No, wam powiem, że to może nie być ostatni materiał z The Last of Us Part 2. Umówiliśmy się, że zaczekam na ciebie tutaj, ale robi się niebezpiecznie. Po lasach wszędzie kręcą się grzechotniki. A, czyli tak się nazywa ten gang. Nie mogę ryzykować, że znów mnie zakują w łańcuchy. Z jakim miejscem kojarzy ci kawał piłeczce ping-pongowej? No właśnie tam będę. Brakuje mi twojego śmiechu. Mam nadzieję, że udało ci się wyjść z tego cało. Chyba nie chodzi o to, żeby teraz rozszyfrować tą wiadomość i szukać tego konkretnego miejsca. Ej, ale coś tam mogę skręcić znowu. A, ulepszyć deseczkę. Mógłbym. Ale po co? Nie, dobra, gdzie jest ten klikacz albo ktokolwiek? Tam. Ej, poczekaj. Poczekaj. Dobra. Spoko. Ale może te strzały zostawmy na ten. Na grzechotniki. No, a klikasz gdzie? Jest i klikacz. Ej, ten to był dobry strzał. Coś jeszcze bliżej? Ktoś tu przylezie? Z chęcią zamienię deskę na młotek. Mam taką możliwość. No dalej, zapraszam. No ile każecie mi czekać jeszcze? Ej, to nie wygląda na zarażonego. W ogóle. Za szybkie ruchy. O, już coraz bliżej. Już w kilku miejscach ich słyszę. No, tu mi się nimy, póki co. Rączela w łapę. Nie, ale... Nie, no, zupełnie serio. Trzeba użytek z deseczki zrobić. A tu się chowali jednak, dobra, hit. Ej, chciałem zrobić unik. No. O, dobra. Pięknie. I po młotek. W takim razie. Przynajmniej to jest Eli, nie Abi. Więc tutaj no, dbamy na maksa. Jak tylko możemy. I majonezy wszyscy. Dobra, tylko młoteczek i lecimy dalej. W takim razie. Dobra, pięknie. Czy ulepszymy go o nożyczki na końcu? I jeden dodatkowy paseczek wytrzymałości? Jeszcze nie. To może zrobić po jednokrotnym użyciu. Bo pewnie do takowego dojdzie. Może metodą serafitów pozbawimy kogoś skrzydeł. Abi? Nie no, jeżeli już to się musi dokonać, to szczerze preferowałbym kulę w łeb po prostu, tak bezboleśnie, totalnie. Gorzej jak grzechotniki zabiły Ewa.
Abby teraz będzie cierpiała emocjonalne katusze porównywalne z tymi, których doświadczyła wcześniej i sama poprosi o śmierć. No i taki mercy kill z litości. No, czy to by była zemsta? Czyli większą byłoby pozostawienie jej wtedy przy życiu, no? No, to jest wtedy to jest warte rozważenie. No dobra, będziecie się chować w krzakach gdzieś jeszcze cały czas? Dobra, dźwięki coraz bliżej, ale to były bardziej owady niż klikacze. Albo ci, którzy się chowają. O! Na dachu? Złaś tu. Dawaj. No zapraszam. No. Zejdziesz czy nie? Serio muszę tam do ciebie wejść? Naprawdę? Dobra, ile mam zwykły strzał? Sporo. Więc może się uda. No. Pięknie. Zawodowo, profesjonalnie, niczym lew. Miałeś coś? Oprócz mojej strzały? No, no przecież ładnie w łepek poszło. Widać, gdzie trafiliśmy. No. Dobra, zmarnowana jedna strzała. Przynajmniej nie wybuchowa, na szczęście. Może przejdę tędy. Ej, a gdzie jest moja strzelba? No. Gdzie jest shotgun? Tutaj też warto byłoby zostawić trochę na grzewotniki. No ale na szybkie sprawdzenie, czy tutaj coś zostało. O, kolejna deseczka jakby, co? Właściwie może jedna decha. Ej, dropsy i szmat... dużo rzeczy. Dobra, tak być nie może oczywiście. Szmaty są potrzebne tutaj? Nie, okej, ale... 3 i 3, to wręcz trzeba zużyć. A może jednak? Lepsza opcja na takie eskapady. O, i są mi karty! A jednak! Ej, może tu jeszcze jest trochę więcej gry. CVB-73? To przeczyta? Spodziewałem się robota, tak szczerze. O! Krzepa 100. No cóż, pewnie się nie męczy. Bot z tytanu, neutralny bohater. I nie chcę być maszyną do zabijania. Ej! Czy to nie miało bezpośredniego odniesienia do aktualnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ellie? To jest stworzone stricte do zabijania. Chcę jakby zostawić przeszłość daleko za sobą i zrezygnować ze swojego pierwotnego przeznaczenia. No, może to jest jakaś podpowiedź od twórców. Co tu się może wydarzyć? Może? Takie okruszki podrzucają zawczasu? Żebyśmy byli na to gotowi. No dobra. No nie wiem, czy takie dobra, tak szczerze. Dwóch. Co, już mnie widzieli? To by było autentycznie za szybko. Dobra, kiepsko to poszło. Kolejny. Yeah! Kurde, Ellie, uciekaj. No, Ellie ma naprawdę mało zdrowia. Naprawdę mało. No. Oj, ja pierdzielę. Blisko było. O, i po niej. Chyba. Albo... albo to się uda, psim swędem jakoś. Tylko muszę się uleczyć. Dobra, mamy to. Ale co się będziemy z nim bawić? Dobra, nara. Wybuchnie? Gdzieś tam? Koleś. Nie wiem, że muszę cię ją sprowadzić bezpośrednio, no ej. Dobra, widzi mnie, czy nie? No i w dalszym ciągu nie widzi, no i dobrze. I o to chodzi. O, ale idzie w drugą stronę. Oj, albo i nie. Nie, no to jest akurat zbyt twarda. O kurde, dobra, nie tak to miało wyglądać. Myślałem, że jestem wystarczająco schowany. Muszę się stąd wydostać. Nie no, najpierw to musisz skręcić kolejną bombę pułapkę, ale... aha, muszę zużyć dwie. Dobra, jednocześnie nożyczki, no to...
A nie mam. Straciłem totalnie młotek. Nie. Nie. Dobra, dajcie mi jakąś broń białą. Mogę wejść na górę? Tam była deska. No chociaż deskę przyjmę. No cokolwiek. Albo ulepszyć ten nóż, który ma Ellie. No kurde. Coś to na pewno można zrobić. Coś wymyślić. O, jakim cudem to pominął. I to. Tak to nie robimy. To się jeszcze przyda. Więc jeszcze spotkanie z Abby. Nie, dobra, ale... O, i jest. Pięknie, dobra, ale to już momentalnie ulepszymy sobie. Znaczy momentalnie. Właśnie zaprzeczyliśmy definicji słowa momentalnie, bo miało to być momentalnie, czyli już. Ale dajcie mi jeszcze sekundkę, dosłownie. Jeszcze w pierwszej kolejności podleczymy Ellie zaraz. Może kolejny Molotow? A, za chwilę. Najpierw leczenie. No chyba, że właśnie... Zebrałem wystarczająco suplementów, żeby ulepszyć apteczki. Teraz skopałem. Dobra, mamy to. Przepięknie. Ej, stop, to nie Ellie miała już ten poziom ulepszenia, że jeden pasek wytrzymałości więcej do broni białej? To miała tylko Abby? To jazda, dobra. Czyli tak naprawdę totalnie niepotrzebnie. Teraz to zużyłem. Wygląda jak wyjście. Ale to jeszcze bardziej. Chyba, że tędy wszedłem. Nie, ale dobra, ławeczka, bo takiej okazji już przez najbliższy czas być w sumie nie może. Jeśli to jest końcówka gry. Bo jeśli jeszcze jakieś 12 godzin, to jeszcze pewnie z 2 czy 3 spotkamy na swojej drodze. Dobra, sporo broni, coś na pewno, no za tyle, to na pewno coś można ulepszyć. Stabilność, szybkostrzelność. No, stabilność tu się przyda akurat. 60. Dobra, spoko. Ale ciekawe, czy coś jeszcze będziemy mogli. Zostało 37, dobrze widziałem. No to w jakiś sposób poprawi stabilność na pewno. A, nic więcej. No, przeładowanie to też by się w sumie przydało. Nie, ale chyba mniejsze obrażenia zadaje rewolwer Joela od broni takiego wielkiego pistoletu myśliwskiego jednostrzałowca Abby. No tutaj nie padali jak kurczy gałązki. Ani trochę. Wręcz. Zawsze po jakieś jeden czy dwa strzały musiały pójść, albo jeden strzał i dobitka. Dobra, może lepiej nie. Są świeże nożyczki, ale... gdzieś mogę jeszcze je użyć. Nożyczki, przypominam. Nie, bo tutaj dwie strzały. No, czyli co robimy? No, domyślacie się? Strzelamy w cokolwiek. Ten wazon padnie moim łupem. O cholera, solidny naciąg musi być. Dobra, już teraz mogę, śmiało. Zmarnowaliśmy jedną taśmę, ale podnieśliśmy trochę nożyczek, to dosłownie ćwierć. Nie, dobra, wyjście gdzieś dalej, ławeczka, dobra, wiem gdzie jest, ale... Szukamy wyjścia bardziej. Nie, tutaj też nie Ellie, się okazuje. Może kominem niczym Święty Mikołaj, albo Gwiazdor, jeżeli któryś z was mieszka w Wielkopolsce. Ale w sumie jesteśmy poziom niżej, to te otwarte auto to faktycznie... Ej. No, ale mam nadzieję po prostu, że to już podniosłeś wcześniej. Ten bębenek jest pusty. To tobie co się stało? Aha, spalony żywcem. Tutaj Mołotowa, no tak, przypominam sobie. Nie, ale dobra, kochanie, ja będę musiał ten materiał w tym momencie skończyć, bo już jest cisza nocna, jak zrobi się głośno, to i może policja tu przyjedzie. Więc okej, dobra. Mam nadzieję, że nie będą się robić dolepy z 10 minutami gameplayu w następnym materiale. No, właśnie inaczej. Jak dolepa, to będzie jeszcze w tym, ewentualnie. Ale dobra, to do usłyszenia w następnym odcinku z The Last of Us Part 2 w skórze Ellie w dalszym ciągu. I chyba mimowolnie ratujemy Abby i Leva. Cóż. Życie. C'est la vie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć.